Cześć, jestem Patryk. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak tworzyć zbiór testowy. Najpierw pokażę wam przykład, jakby ilustrujący dlaczego to jest trudne, a potem już przejdę do ogólnych wskazówek. Więc tak na poprzednim plumie mówiliśmy sobie o tym, co to w ogóle jest zbiór testowy. Niektórzy z was pewnie pamiętają ten obrazek. Tak? Czyli najpierw dane sobie dzielimy na zbiór treningowy i testowy. Na zbiorze treningowym trenujemy, a na zbiorze testowym sprawdzamy, jak nam się wytrenowało. Ostatnio o tym mówiłem dużo, natomiast dzisiaj skupimy, skupimy się na tym, jak podzielić te dane na zbiór treningowy i testowy. I to jest kluczowe i potem wam powiem czemu, także postarajcie się skupić. Zacznijmy od przykładu. Powiedzmy, że mamy milion tweetów z Twittera z okresu między marcem a sierpniem 2022 roku. Dobrze, tu jest jakiś taki przykładzik. Czyli dla każdego tweetu znamy jego treść, znamy jego autora, znamy datę jego publikacji, wiemy skądś tam, w jakim języku został opublikowany yy, oraz wiemy, ile polubień zebrał w dobę po publikacji. Powiedzmy, że mamy milion takich tweetów, nie? to są nasze dane. I teraz patrzcie, zadanie numer jeden. Mamy wykryć język przyszłych tweetów. Ok, czyli mamy te milion tweetów i teraz musimy. Jakąś część ich wydzielić do tego zbioru testowego, żeby było dobrze? No to jak to zrobić? Słucham, jakie są pomysły. Nie ma pomysłów, to podpowiem. Czy możemy podzielić dane losowo? Czy możemy losowo część danych wydzielić i powiedzieć, że to jest zbiór testowy? Usłyszałem na sali tak. Czy ktoś uważa, że nie? Nikt nie uważa, że nie. Wspaniale. Nie widać przeszkód, możemy podzielić te dane losowo, bo po prostu wykrywamy sobie język. Wiecie, mamy milion tweetów, każdy w jakimś języku, część odkładamy na bok i potem sprawdzamy, czy danym poszło. I teraz jak i w jakich proporcjach podzielić te dane? Więc dzielimy je losowo, a teraz w jakich proporcjach? Może jakieś czytaliście o tym, w jakich proporcjach się dzieli i w ogóle. Jakieś pomysły? 6 do 4, ktoś powiedział. Jakie jeszcze pomysły? Usłyszę. 7 do 3, świetnie. Jakie jeszcze pomysły usłyszę? Pół na pół. Słucham dalej. Jeszcze jedna opcja 8 do dwóch i, i to samo, więc 8 do dwóch wygrywa głosowanie publiczności. A tu zaproponowałem, żeby to było 900 tysięcy do 100 tysięcy. I teraz dlaczego tak zaproponowałem? Dlaczego to jest 9 dziewię do jednego? Dlatego, że zasada jest taka, że w zbiorze testowym ma być jak najmniej, ale dostatecznie dużo. Okay? i Jeżeli mamy milion tweetów, to 100 tysięcy to jest spokojnie dostatecznie dużo. A to, że to jest akurat jedna dziesiąta całego zbioru danych, to nie ma żadnego znaczenia. Więc proszę, żebyście pamiętali, że jeżeli wydzielamy ten zbiór w takich sytuacjach, gdzie możemy zrobić to losowo, to nie interesuje nas, jak, jaki to jest procent danych, tylko interesuje nas, żeby tych danych było dostatecznie dużo. Ok? Kropka. Teraz przechodzimy do drugiego zadania. Drugie zadanie jest takie: przewiduj liczbę polubień przyszłych tweetów. Okay? Czyli mam, powiedzmy, te dane do końca sierpnia. Teraz mamy wrzesień, no i wiecie, przyjdą jakieś tweety, nie wiem, w połowie września, ktoś jakiś tweet opublikuje, i teraz ja będę przewidywał, ile ten tweet będzie miał polubień, dobę po publikacji. I przy, czy przy takim zadaniu, ja mogę podzielić dane losowo? To usłyszałem na sali, że nie. Dlaczego nie? Muszę podzielić według czasu. Dlaczego? Bo miałbym przeciek danych. No to to jest słowo, które może na sali nikomu nic nie mówić. Więc dlaczego? Nie mogę podzielić losowo. Dlaczego muszę podzielić tak, żeby przyszłość była testem, a przeszłość nie. Tak jest. Ja pozwolę sobie skrócić, co powiedziałeś, Super, dzięki. My chcemy przewidywać przyszłość. Więc uczymy się na przeszłości po to, żeby przyszłość przewidywać. OK. A są jakieś trendy, które się zmieniają w czasie. Wy na pewno lepiej wiecie ode mnie, że teraz, choćby dziś czy w tym tygodniu, wyskoczył jakiś nowy trend na Twitterze. Nie wiem, ostatnio na przykład słowo odra, tak? Stało się super popularne. A miesiąc temu nikt by nie pomyślał, że, było, że będzie super popularne. I na pewno jeszcze takich odr będzie kilka w najbliższym czasie. Więc po prostu te trendy zmieniają się szybko. W związku z tym, my nie możemy podzielić danych losowo, bo gdybyśmy tak zrobili, to zwróćcie uwagę, że na przykład wzięlibyśmy, nie wiem, jakiś tweet z maja i do przewidzenia, ile on ma polubień, używalibyśmy danych, nie wiem, z czerwca czy z lipca, czyli używalibyśmy przyszłości do przewidywania przeszłości. I tak zrobić nie możemy. Więc jak to zrobić? Musimy to zrobić po czasie, tak jak powiedziałaś. I teraz w jakich proporcjach wydzielić? Moja taka luźna propozycja jest, żeby jeden cały miesiąc dać do zbioru testowego. Tym razem to jest, co to jest? Jedna szósta danych zdaje się, tak? Czyli 13% tam procent. i to jest inna proporcja, ale chodzi o to, żeby po prostu ten miesiąc mieć odłożony. Więc podsumowując, zwróćcie uwagę co tu się stało. Mieliśmy dokładnie te same dane w dwóch zadaniach i w zależności od zadania musieliśmy je w różny sposób podzielić na zbiór treningowy i testowy. A jeżeli zadanie jest jeszcze inne, to jeszcze ten podział bywa bardziej skomplikowany. Dobra? Więc jak tworzyć ten zbiór testowy? Tu będą cztery bardzo ważne slajdy. To jest w ogóle kluczowe wystąpienie, uważam, że najważniejsze i na końcu tego wystąpienia w całej, w całej serii plum, na końcu tego wystąpienia powiem dlaczego. Slajd numer jeden. Zbiór testowy. Musi jak najlepiej symulować dane na produkcji. Czyli, jeżeli my będziemy przewidywać przyszłość, to zbiór testowy musi być przyszłością względem zbioru treningowego. Dobra? Druga rzecz, powinien być jak najmniejszy, ale dostatecznie duży. Wszystkie te takie zasady 7 do 3 czy coś naprawdę ignorujcie to, proszę, po prostu myślcie o tym w ten sposób. Drugi slajd. Podziału dokonujemy raz i przed treningiem. Zauważcie, że te, całe te dywagacje, które tu przeprowadziliśmy, one. Są przed jakimkolwiek stworzeniem modelu, tak? Ponieważ to, co my tutaj robimy, to jest dopiero bazą do oceny jakości modelu. Czyli jeżeli zrobimy to źle, to wszystko, co zrobimy dalej, będzie niewiarygodne. Ok? Więc to jest nasza podstawa. Więc robimy to raz i robimy to przed trenowaniem. I nie mamy prawa potem poprawiać tego podziału po to, żeby model wychodził nam lepszy. To jest po prostu oszustwo. Oszustwo oznacza to, że kiedy to pójdzie na produkcję, będzie bardzo źle. Tak, i jeżeli. Zrobimy sobie dwa różne podziały, wyternujemy dwa różne modele i jeden pokaże tam coś tam, ma drugi coś innego. To, to jest kompletnie nieporównywalne. Też proszę, żebyście o tym pamiętali. Jeszcze dwa slajdy. Zbiór treningowy i testowy muszą być rozłączne. Jeżeli ktoś pamięta, co to jest przeuczenie, to, to jest dla niego oczywiste. Natomiast przypominam, jeżeli jest inaczej, mówimy o właśnie wycieku danym, o, danych, o, których, o którym już wspomniałaś. I jeżeli taki wyciek jest duży, no to cała ta procedura walidacyjna, czyli ten podział, czyli ocena jakości modelu, czyli w ogóle. Jakość naszego rozwiązania jest bardzo wątpliwa. Jeszcze raz mówię, że to jest wszystko krytyczne, o czym tu dzisiaj mówię. Dzisiaj niestety nie mam czasu na pokazanie Wam żadnego innego przykładu, ale można by ich pokazać dużo i miejmy nadzieję, że jakoś niedługo wymyślę, jak to opublikować. Ostatni slajd. Często jest tak, że taki prosty podział na trening i test on nam niestety nie wystarcza. Musimy to bardzo komplikować. Tam wtedy wchodzą jakieś takie mądre słówka, i to jest generalnie. Głębokie zagadnienie, dzisiaj nie mamy na to czasu. Jeżeli kiedyś zobaczycie jakieś takie nazwy, typu zbiór walidacyjny czy walidacja krzyżowa, to miejcie w głowie, że to są te rejony. Dobra? I ostatni punkt, mój ulubiony. Zwróćcie uwagę, to co wam pokazałem. Jeszcze raz, na tych samych danych, w zależności od tego, co chcieliśmy uzyskać, ten podział musiał być różny. A zatem, jak są takie rozwiązania typu AutoML oferowane w chmurach, polegające na tym, że po prostu wrzuca się, yy, wrzuca się dane i mówi się, którą kolumnę chce się przewidywać. To żaden AutoML nie wymyśli za was, jak podzielić to na, te dane na zbiór treningowy i testowy, tak żeby było dobrze. Nie? On tam, wiecie, zrobi wam preprocessing, dobierze wam modele, dobierze wam hiperparametry, ale ten podział na zbiór treningowy i testowy to jest to, czego on nie zrobi. Więc żaden AutoML nie jest w pełni auto, bo zawsze jest ten dokładnie moment kluczowy dla wszystkiego, co dalej, który musi zrobić człowiek. Więc yy, kiedy widzicie, że ktoś wam mówi, dobra panie wrzuć pan do tego AutoML-a po prostu wszystkie dane, kliknij którą kolumnę chcesz przewidzieć i masz, to zapytajcie go właśnie o to, czy na pewno to jest wiarygodne, czy na pewno ten zbiór testowy i treningowy są dobrze podzielone. Bo inaczej... Padło pytanie, co to jest AutoML, ja niestety nie mam na to czasu dzisiaj, żeby o tym mówić, bo i tak już przekroczyłem czas, także przykro mi. Nie ma za co. Podsumowując... Pokazałem wam przykład polegający na tym, że dla dokładnie tych samych danych, w zależności od tego, którą cechę chcemy przewidywać, którą kolumnę, musimy kompletnie inaczej podzielić dane zbiór treningowy i testowy. Więc to zależy od zagadnienia, nie tylko od danych. Tak, a jak tworzyć zbiór testowy? Symulujemy dane na produkcji, najważniejszy punkt. Myślimy sobie, jakie prawdziwe dane będą, jak te dane będą przypływać, jak będą się miały względem tego, co my wiemy teraz. I dokładnie tak samo musimy to zasymulować. Dokonujemy tego podziału raz przed trenowaniem. Nie mamy prawa go potem poprawiać. I żaden automat za nas tego nie zrobi. Dziękuję za uwagę.